Wiekuistemu niech będzie cześć i chwała, że dzisiaj w Jego świętym sobotnim dniu jesteśmy znowu przed Jego obliczem, w Jego domu modlitwy. Żyjemy w niezwykle ważnym czasie. To zdanie jest powtarzane pewnie 2000 lat temu. Tak co rok, co raz wszyscy powtarzają, ale naprawdę żyjemy w niezwykłym czasie. Według Pana Jezusa i ewangelistów, którzy przedstawiali końcowe wydarzenia, bo czas końca, to może już nie należy mówić o trzęsieniach ziemi, o wojnach i innych rzeczach, ale są takie dwie bardzo ważne sprawy, gdzie w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale są zapisane. Ludzie drętwieć będą przed czasem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą. I drugie, lęk bezradnych narodów. Ludzie z całą swoją mądrością, całą swoją wiedzą, doświadczeniem nie są w stanie przewidzieć, zahamować czy obniżyć problemy, jakie powstały. Ludzie drętwieć będą przed czasem, w którym żyjemy albo który przychodzi. I te wszystkie rzeczy dzieją się na świecie, ale dzieją się też i w naszym kraju. Ktoś kiedyś powiedział, społeczność katolicka musi mieć coraz większy wpływ na rząd, na władzę. Tu mamy ducha proroctwa, który bardzo wyraźnie określa niektóre sytuacje i to tylko daje nam pewność w to, wiarę w to, co zostało zapisane czy w Piśmie Świętym, czy w Duchu Proroctwa. Ile to razy mówimy, albo modlimy się, albo wypowiadamy słowa, o gdyby Pan Jezus już przyszedł, oby to wszystko się skończyło. Już tyle problemów jest. Ile razy mówimy, że chcielibyśmy, aby On przyszedł niedługo. W drugim liście Piotra, w rozdziale 3 i w 9 wierszu jest powiedziane, że Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy swojego powtórnego przyjścia. Chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem nas, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. To, że jesteśmy jeszcze tutaj na tej ziemi, to między innymi to, że Bóg czeka na nas. Tak jak w pierwszej części nabożeństwa mówiliśmy o Kainie, do którego kilka razy Pan Bóg przychodził i zanim popełnił ten haniebny grzech, Pan Jezus z nim rozmawia i mówi, dlaczego jesteś smutny? Dlaczego nie ma radości na twojej twarzy? Chciał pobudzić do myślenia i być może odsunąć, czy w ogóle zaniechać zamysły Kaina. A w wierszu 11 czytamy, skoro to wszystko ma ulec zagładzie. Jakimiż powinniśmy być w świętym postępowaniu i w pobożności? I to jest pytanie dla każdego z nas osobiste. Przygotowanie do nieba musi objąć dwie sfery naszego życia. Święte postępowanie, czyli nasze życie, codzienne życie i naszą pobożność, czyli życie duchowe. A w pierwszym liście do Tesaloniczan w rozdziale 5
i wiersz 23 czytamy: a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Duch, intelekt, władze umysłowe, dusza, uczucia, miłość, współczucie, miłosierdzie i ciało, czyli struktura cielesna, to wszystko musi być przygotowane na spotkanie z naszym Panem, który przyjdzie na obłokach. Ale powstaje pytanie, czy wszyscy będą gotowi? Czy wszyscy zrozumieją czas? Czy wszyscy dołożą starań, ażeby, gdy Pan Jezus przyjdzie, mógł każdy z nas być gotowy? Gdy czytamy Ewangelię Mateusza, 25 rozdział, to tam w 10 wierszu, 25 rozdział, wiersz 10, szczególnie ta druga część: te, które były gotowe, weszły z Nim na wesele i zamknięto drzwi. Czyli, że nie wszyscy będą gotowi. Dlaczego niektórzy zlekceważą czas, zlekceważą sytuację? Dlaczego nie wszyscy będą gotowi z tych, którzy oczekują na powrót Jezusa Chrystusa? Prorok Izajasz w 10 rozdziale swojego proroctwa i w wierszu 21 i 2 mówi: reszta nawróci się, reszta Jakuba do Boga mocarza. Bo choćby twój lud Izraelu był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. A te, które były gotowe, to jest zdanie z przypowieści Pana Jezusa o 10 pannach. Tutaj nazwany jest ten lud resztką albo ostatkiem. Będą gotowi i wejdą z oblubieńcem na wesele. Reszta to ci, którzy byli całkowicie przygotowani, by wejść do Królestwa Bożego. Czytaliśmy właśnie, że o te dwie rzeczy musimy bardzo zabiegać. Święte postępowanie. Co powinno objąć to święte postępowanie? Albo co powinno objąć nasze codzienne życie? Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale i w 16 wierszu mówi: tak, niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Czyli nasze codzienne życie. To nasze słowa, to nasze czyny, to nasze zachowanie, to musi być jasną światłością dla ludzi, wśród których żyjemy. Ludzie w naszych słowach, zachowaniu i współczuciu muszą zobaczyć Jezusa Chrystusa. Myśmy dzisiaj mówili o Noem, który przewyższał wszystkich swoją postawą duchową, swoją wiarą, i był dostrzegalny, był widoczny. Ale Pismo Święte, opisując ten czas przedpotopowy, o którym dzisiaj mówiliśmy, wspomina jeszcze o innym człowieku, który chodził z Bogiem. Jest to Enoch. I Enoch jest przedstawiony, albo jego życie jest przedstawione na kanwie, czy na podstawie wszystkiego tego, co działo się przed potopem. W książce Patriarchowie i Prorocy na 72 i 73 stronie czytamy tak:
Enoch żył w świecie znajdującym się w ostatecznym rozkładzie. W świecie przeznaczonym na zagładę. Mimo to żył w tak ścisłym zjednoczeniu z Bogiem, że nie mógł jak inni ludzie podlegać prawu śmierci. Ci, którzy zostaną wykupieni z ziemi, jak mówi Objawienie 14 rozdział, w czasie drugiego przyjścia Chrystusa będą musieli osiągnąć stopień świętości jak ten wielki prorok. Czyli tu jest powiedziane o ludziach, którzy będą żyli tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. A Pan Jezus mówi, że czasy końca będą bardzo podobne do czasów Noego. A tutaj jest powiedziane, że czas Noego to świat znajdujący się w ostatecznym rozkładzie przeznaczonym na zagładę. Wówczas, dalej cytat, wówczas również jak w czasach przedpotopowych zapanuje zło na świecie. Ludzie pójdą za głosem swego przewrotnego serca. Będą się buntować przeciwko autorytetowi niebiańskiemu. Lecz znajdą się i wówczas ludzie podobni do Enocha o czystym sercu i oddani Bogu. Będą oni wypełniać wolę Bożą, aż staną się odbiciem światła Chrystusowego. Ludzie ci podobnie jak Enoch będą mówić o drugim przyjściu i ostrzegać przed sądem Bożym. Życie sprawiedliwych będzie także i wówczas przykładne i pełne potępienia dla grzechu. I tak jak Enoch został wzięty do nieba przed nastaniem potopu, tak samo sprawiedliwy, którzy żyć będą w tym okresie, Bóg zabierze z ziemi, ratując ich przed zagładą ognia. To niezwykle ważny cytat, który pozwala nam zobaczyć, jak powinno wyglądać nasze życie w świecie, który się rozpada i chyli się ku upadkowi i jest przeznaczony na zagładę. Już nie przez potop, ale przez ogień. Tu jest takie zdanie, że ci ludzie staną się odbiciem Jezusa Chrystusa, światła Jezusa Chrystusa. Takie będzie ich życie, takie będzie i tak posiadać będą charakter. Oni będą żyć tu na ziemi, ale to, o co Pan Jezus się modlił, ale nie będą mieli nic wspólnego z tym światem. Myślę o grzechach, myślę o tych złych rzeczach, w których będzie szatan coraz bardzo się coraz bardziej będzie tonął. Pan Jezus w Ewangelii Jana w rozdziale 17 właśnie modli się o tych ludzi, którzy w takich warunkach czy w takim czasie żyć będą. 17 rozdział Ewangelii Jana i wiersz 15 i 16, gdzie Pan Jezus mówi: nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował ode złego. Nie są ze świata, nie należą do tego świata, jak i ja nie jestem ze świata. I to, co dzisiaj mówiliśmy w lekcji, to, na co pewnie zwróciliśmy uwagę, to, że wierne Bogu dzieci zachowają swoją naturalność, swoją wiarę, swoją nadzieję i swoją miłość do Boga, niezależnie od otoczenia, w jakich się będą znajdować. To nie jest wymówką, że znajduje się w takim otoczeniu.
Bo taki, w takim otoczeniu był Enoch, w takim otoczeniu był, Noe i wiele, wiele innych ludzi. Ale o Enochu jest powiedziane, że jego życie było takie, że nie mógł podlegać śmierci. I dlatego zabrał go Bóg. Oni nie postępują według zwyczaju, według modły tego świata. Nie biorą wzorców z tego świata. Oni żyją zgodnie z wolą Bożą. Każdego poranka, rozpoczynając nowy dzień, poświęćcie siebie i wasze dzieci Bogu. Nie układajcie szczegółowych planów na miesiące i lata. Nie do was należy takie planowanie. Wam dany jest jeden krótki dzień. Tak pracujcie w tym duchu dla mistrza, jakby to był ostatni dzień waszego życia. Przedłużcie wszystkie plany Bogu, niech zostaną zrealizowane albo zaniechane. Tak jak wskaże ten, który jest dalekowzroczny i nigdy się nie myli. Nasze plany powinny, muszą być podporządkowane woli Bożej. Dlatego ten cytat mówi: każdego poranka przedstawiajcie swoje plany Bogu. Albo niech On pomoże w realizowaniu, ale jeżeli nie będą zrealizowane, nie gniewajmy się na to, że nasze plany nie zostały zrealizowane. Poddajmy się woli Bożej. Czy całkowicie polegamy na Bogu i Jego Słowie? To nam pomoże żyć zupełnie innym życiem, niż żyją ci, którzy są w tym świecie. To jest ta święta to święte postępowanie, to nasze codzienne życie. Ale jak powinna wyglądać nasza pobożność? Czyli życie duchowe. Co powinno wyglądać, jak powinno wyglądać nasze duchowe życie, nasze jako tych, którzy należymy do Bożego ostatka. Wracając do listu Piotra, drugiego listu, trzeci rozdział, wiersz 14. Ale przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Nim Pan przyjdzie po raz ostatni na ziemię, by sądzić ludzi, wśród Jego wiernych nastąpi powrót do pierwotnej pobożności, jaka istniała jedynie w czasach apostolskich. Duch i moc Boża zostaną wylane na Jego dzieci, zanim Pan Jezus przyjdzie po raz drugi. Kościół Boży, ostatek, czy reszta, powróci do stanu pobożności, jaka istniała jedynie w czasach apostolskich. To jest niezwykle ważne. To jest ta druga cecha, cnota tych, których Pan Bóg, Pan Jezus zabierze do swojego królestwa. A jak ona wyglądała? Wiele razy pewnie czytaliśmy te słowa w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, ale przypomnijmy sobie, popatrzmy na nie, wtedy nam łatwiej będzie pamiętać o nim. 42 wiersz. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Trwali w nauce apostolskiej. To niezwykle ważne.
To nie to, że ja powiem, a ja to tak rozumiem, a ja to tak rozumiem. Ale tak należy rozumieć, bo tak mówi Pan. W ubiegłym kwartale studiowaliśmy proroka Jeremiasza i ten właśnie prorok, choć był nieprzyjmowany przez ludzi, to on zawsze mówi, tak mówi Pan. I tu nie ma innego zrozumienia. Jeżeli chcemy, aby Duch Boży był naszym udziałem, spoczął na nas, to musimy wrócić do tego właśnie stanu, do jedności w zasadach wiary. Jedność między sobą to jest ta druga rzecz. I trzecia rzecz, jedność w modlitwie. Te trzy rzeczy wynikają jedna z drugiej. Jeżeli jest jedność w zasadach wiary, to jest jedność między sobą. Dlatego, że jednakowo rozumiemy. Rozumiemy się. A jeżeli jest zrozumienie, to też będzie jedność w modlitwie i modlitwy będą wysłuchane. I wtedy czytamy na przykład w 4 rozdziale, a gdy oni skończyli wiersz 31. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zgromadzeni i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. I dzięki Bogu za jedność tych ludzi, bo głosili z odwagą Słowo Boże i to Słowo Boże rosło i rozprzestrzeniało się. Dotarło do nas także. I być może, albo na pewno dzisiaj najbardziej powinno zależeć Kościołowi na tych trzech jednościach. Jedność w zasadach wiary, jedność między sobą i jedność modlitwy. Jeżeli brakuje którejś z tych jedności, to Duch Święty nie może być zesłany i moc Jego nie zostanie wylana czy zesłana na Jego dzieci. I tu znowuż cytat. Społeczność z Bogiem uszlachetni charakter i życie. Ludzie będą nas znali z tego, z czego znali pierwszych uczniów. Z tego, że byliśmy z Jezusem. To doświadczenie będzie dla pracowników źródłem ich mocy. To jest niezwykle ważne zdanie. I społeczność z Bogiem będzie uszlachetniała charakter i to da moc, da siłę dla pracowników Bożych, jakiej nic innego dać im nie może. Nie możemy pozwolić, aby cokolwiek nas tej mocy pozbawiło. I to są właśnie te najważniejsze rzeczy. Jezus Chrystus nie zwleka z przyjściem. Jezus Chrystus czeka, aż ostatek, aż Jego lud dojdzie do tej jedności, jaka była za czasów apostolskich. Duch Święty nie wstąpił wcześniej na apostołów, zanim oni nie doszli do pełnej jedności. I to jest potrzebne dzisiaj Kościołowi,
Tym bardziej, że został obiecany jeszcze większy wpływ Ducha Świętego przy końcu, niż był za czasów apostolskich. Jedność ze sobą. Tu cytat: zachęcam tych, którzy twierdzą, że wierzą w prawdę, by trwali w jedności ze swoimi braćmi i siostrami. Nie dawajcie światu okazji do pomówień o ekstremizm, brak jedności i rozbieżności w naszym nauczaniu i życiu. Unikajcie niezgody. Czasem ktoś pyta: słuchaj, jak to jest? Bo ten nie mówił tak, a ja czytam inaczej. Nie dawajmy powodu do tego. Musimy podkreślić znaczenie jedności nie dlatego, że wymagamy, aby inni się nam podporządkowali, ale skoro wszyscy dążą do pokory i uniżoności Chrystusa, wszyscy będą posiadali umysł Chrystusowy. Panować więc będzie jedność ducha. I ta trzecia jedność to jest jedność w modlitwie. I tu chciałem kilka tekstów przeczytać, przede wszystkim druga księga Kroniki, 5 rozdział i wiersz 13. I trębacze i chórzyści mieli jak jeden mąż i jednym głosem zaintonować pieśń chwały i dziękczynienia Panu. Gdy więc wzbił się głos trąb i cymbałów i innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego, świątynia, to jest świątynia Pana, napełniła się od niego. To jest historia poświęcenia domu modlitwy, świątyni. Ale co, kiedy świątynia Pana napełniła się obłokiem, kiedy Bóg wstąpił do tej świątyni, kiedy wszyscy trębacze, chórzyści mieli jak jeden mąż i jednym głosem zaintonować pieśń chwały i dziękczynienia Pana. Jedność. Wtedy tam jest Pan. A jeżeli nie ma jedności, jeżeli by tak nie było, gdyby tam były jakieś dysonanse między tym wszystkim, nie widzieliby tego obłoku, który napełnił świątynię. Księga Jozuego, 6 rozdział, wiersz 20. Jozue, 6 rozdział i 20 wiersz. Wtedy lud wzniósł okrzyk bojowy i zatrąbili na trąbach. A gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się w miejscu. Lud zaś wkroczył do miasta, każdy prosto przed siebie, i zdobyli miasto. Znacie tę historię i wiecie, kiedy to było. Mojżesza już nie było. Jozue ma wprowadzić naród izraelski do ziemi obiecanej. Ale Pan Bóg powiedział tak: będziecie chodzić wokół miasta codziennie raz, a później 7 razy. A później, tu jest powiedziane, lud wzniósł okrzyk bojowy i zatrąbili w trąbach, w trąby. A gdy lud usłyszał głos trąb,
wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur miasta rozpadł się. I każdy wszedł do miasta z tej strony, gdzie się znajdował. Znowuż ta jedność w działaniu. Nie każdy na swoją rękę. Pamiętamy, co się stało, kiedy Mojżesz na swoją rękę chciał wyzwolić Izraela, kiedy miał 40 lat. I jeszcze jeden tekst. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, wiersz 31. Przed chwilą go właśnie czytaliśmy. Zatrzęsło się miejsce, na którym byli zgromadzeni. I Bóg odpowiadał na głos wypowiadany przez cały zbór. A to był głos jeden, bo wszyscy jednomyślnie stali przy Panu i przedstawiali Mu prośbę. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 17 i wiersz 19 czytamy o niezwykłym wydarzeniu, jakie musieli przeżyć uczniowie. 17 rozdział to Pan Jezus i trzech uczni, Jan, Piotr i Jakub na Górze Przemienienia. Pozostali apostołowie znajdowali się tutaj na dole, na ziemi. I czytamy 19 wiersz. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i opowiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy Go wypędzić. Przyszedł człowiek, który przyprowadził syna opętanego i prosił uczniów, ażeby wypędzili demona z tego człowieka. Ten demon rzucał go, pienił się, bardzo niesympatyczny widok. Pamiętamy, że kiedy Pan Jezus posłał 70 uczni po dwóch, aby głosili Ewangelię, to gdy wrócili, to mówili: Panie, nawet diabły nam się poddawały. A tutaj taka porażka. Dlaczegośmy go nie mogli wypędzić? Pan Jezus tutaj mówi 17:20. O nim mówi dla niedowiarstwa waszego. Ale później czytamy w Ewangelii Marka w rozdziale 9. Ewangelia Marka, 9 rozdział, 33 i 34 wiersz. I przybyli do Kafarnaum, a będąc w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze. Zobaczcie, Pan Jezus zna wszystko, ale bardzo często przychodzi z zapytaniem, tak jakby o niczym nie wiedział. Zobaczcie, jak przyszedł w tym kwartale, już uczyliśmy się, gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, gdy Pan Bóg przychodzi do niego i pyta się: Adamie, gdzie jesteś? Skryłem się, bo jestem nagi. A kto ci powiedział, że ty jesteś nagi? Czy czasem nie jadłeś z drzewa, o którym ci zakazałem? Pan Bóg przychodzi do Kaina i mówi: dlaczego jesteś smutny? A później mówi: gdzie jest twój brat? Pan Bóg chce ruszyć naszą wyobraźnią, żebyśmy zaczęli myśleć o sobie dla naszego własnego dobra. O czym rozmawialiście? To był wiersz 33, a 34, a oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest. Gdzie są powody braku zwycięstw? Tutaj Pan Jezus im pokazał te wszystkie rzeczy. O czym rozmawialiście?
O czym rozmawiamy, gdy spotykamy się? Co dla nas jest najważniejsze? Wielu ludzi mówi, ja nie muszę chodzić na nabożeństwo, bo Pan Bóg jest wszędzie, On widzi wszystko i ja i mój Bóg i tak dalej. To są nieraz wypowiedzi pewnych ludzi. A apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, 20 chyba rozdział, czy który tam, mówi o tym, nie opuszczajcie społecznego zgromadzenia. Jest Bóg wszędzie, słyszy, jak my sobie tam nabożeństwo robimy? Tak. Ale apostoł Paweł mówi, że w tym nabożeństwie jeden drugiego pobudza się do czego? Do wiary i do dobrych uczynków. Ta społeczność jest potrzebna. Nie rozdźwięki. O czym rozmawialiście? Czy rozmawialiście, czy budowaliście wiarę jeden drugiego? Kto jest największy? Kto ważniejszy? Kto ma rację? Kto właściwie postępuje? Kto jest ze mną? Kto mnie popiera? To nieraz są takie myśli, czy takie słowa, o których myślimy, czy które są na naszych ustach, nieraz nawet i przy doborze przyjaciół, czy kogoś innego. Myśmy dzisiaj mówili o wielu problemach, jakie powstawały niepotrzebnie w rodzinie. Wracając do listu Piotra, Piotr zwraca uwagę w 11 i 12 wierszu drugiego listu trzeciego rozdziału. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, cały świat, wszystko, jakimi powinniśmy być my w świętym postępowaniu i w pobożności? Jak powinno wyglądać nasze codzienne życie? Jaki poziom duchowy powinniśmy reprezentować? I dalej 12 wiersz mówi, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego. Jeżeli pragniemy zbawienia, jeżeli chcemy znaleźć się w Królestwie Bożym, jakimiż powinniśmy być? Czy oczekujemy i pragniemy gorąco nastania Dnia Pańskiego? Jedność z Chrystusem, to cytat z 8 tomu Świadectw, i ze sobą nawzajem jest jedynym naszym bezpieczeństwem w czasie końca. Nie umożliwiajmy szatanowi wskazywanie na nas i mówienie o to, jak ci ludzie stojący pod sztandarem Chrystusa nienawidzą się nawzajem. Nie musimy się ich obawiać, gdyż zużywają swoje siły na walkę między sobą, a nie przeciwko mnie, szatan mówi. I do tego będzie dążył wszelkimi sposobami. A myśmy powinni pamiętać o tym i gdy coś takiego zaistnieje, powiedzieć, idź precz, szatan. W liście do Efezjan, w 5 rozdziale, tam jest pokazany naród, lud, od 25 do 27 wiersza Efezjan 5, 25 do 7. Mężowi miłujcie żony swojej, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy Go kąpielą wodną przez słowo. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Jezus Chrystus chce
chce przygotować taki właśnie Kościół, aby go przedstawić swojemu Ojcu i całemu wszechświatu. I w tym dziele wielką pracę wykonuje Duch Święty, który kształtuje charakter. Słowo Boże, które mówi właśnie o tym. I to jest Boży ostatek, Boża reszta, którą Jezus z pełną satysfakcją wprowadzi do swojego królestwa i przedstawi Ojcu jako owoc swojej zbawiennej misji na tej ziemi. Oto są ci. A na koniec w objawieniu świętego Jana w 7 rozdziale, objawienie Jana, 7 rozdział, wiersze 12 do 17, mówiąc amen, błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie: któż to są ci, którzy przyodziani są w białe szaty? Skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wywielili je we krwi barankowej. Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego. A ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żadne gorące. Ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pas i poprowadzi do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich. Kto to są ci, którzy są obleczeni w szaty białe? Kto to są ci, którzy otrzymali sprawiedliwość Jezusa Chrystusa? To są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku. To nie są ci, którzy zostali wychowani w jakichś cieplarnianych warunkach. Ale to są ci, którzy podobnie jak Noe, Enoch i wiele innych mężów niewiast żyli tu na ziemi, zmagali się z szatanem w wielkim boju, trzymając się Jezusa Chrystusa i Jego słowa, zwyciężyli Go i teraz są przed tronem Bożym. A baranek, czytamy, który ich pośród, baranek będzie ich pas i poprowadzi do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich. Drodzy bracia i siostry, uczyńmy wszystko, aby być na ten czas gotowymi. Aby słowa, które Pan Jezus powiedział, kończąc przypowieść o 10 pannach, a te, które były gotowe, weszły z nimi na wesele. I niech tak stanie się w życiu każdego z nas. Amen. Amen.